A może jakiś gulasz pokażesz? No pokażę! Szybki beef stroganoff z jednej patelni! Wbijamy zegary! Bierzemy kawałek wołowiny, najlepiej sztejka, a nie jakiś tam lipny kanapeczki. I osuszamy. Doprawiamy na bogato solą i pieprzem z obu stron. Gorąca patelnia i rozgrzewamy olej. Układamy ruchem od siebie i smażymy 2 minuty. Odwracamy i też 2 minuty z drugiej strony. I zdejmujemy na talerz. Przykrywamy folią i działamy dalej. Na patelnię masło i roztapiamy. Wrzucamy umyte, pokrojone pieczary. I od razu solimy. Mieszamy i smażymy 3 minuty. I wlatuje posiekana cebula. Teraz kolejne 2 minuty, aż zmięki. Teraz posiekany czosnek, pędzona papryka, tymianek i pieprz. Mieszamy przez minutę i wlewamy bulion. Jak się zagotuje, to wlatuje makaron. U mnie to są świderki, ale możecie użyć takiego jak lubicie. Zmniejszamy moc i gotujemy al dente, jakieś 7-8 minut. Pod koniec nabieramy 2-3 łyżki sosu i hartujemy śmietanę. I wlatuje na patelnię. Sól i pieprz do smaku. Teraz szybkie mieszanko i mięso. Wykładamy na deskę i tniemy na bardzo cienkie plasterki. Zobaczcie, jakie cudo. Układamy mięsko na patelnię. Przykrywamy dosłownie na minutę, żeby lekko się podgrzało. Odkrywamy, posypujemy pietruchą, no i gotowe. No i w 20-25 minut mamy całą górę pysznego jedzenia gotową do podania. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich dań z jednej patelni. Zapisujcie przepis i działajcie. Pioma!